No, Julia idę na inne konto. Nie chcę grać na mainie. Jebać maina. Cześć. Patrz, jak to wszystko wyglądało ładnie. Patrz, jak Orianna, Poppy, Shyvana, Rumble, Ryze, Rengar, Renekton, Sion, stary Sion wtedy był. Szczuras, patrz na Szczurasa. Jaki Champselect ładny był. Teraz ten Champselect jest takim gównem. Klient tylko się zacina i nic nie robi. Nie wiem, nienawidzę. No ja bym mógł w pełni siedzieć i wymieniać rzeczy, które są chujowe w League of Legends. Po kolei mógłbym lecieć. Takie gówno. Mamy tak, lecimy po kolei. Klient, który się zacina, chodzi, jakby kopał bitcoiny. Jeden. Notujcie. Dwa. Dwa jest tak. Stats, która chyba w ogóle nawet nie działa. Zakładka stats działa. Która jest kompletnie bezużyteczna i nikogo to nie interesuje. Highlights. Zakładka, z której nikt nie korzysta i nikogo to nie interesuje. Clash. Pierdolone gówno, na poczet którego zostało usunięte jakiekolwiek turnieje 5 na 5. I teraz nawet nie można zagrać turnieju u kota, bo nic z tego nie ma, bo mamy jebane klasze, które są, nie wiem, raz w tygodniu czy coś. Dalej. Na profilu to już było. Kolekcja. Mamy zakładkę items, która jest dla ulungów najprawdopodobniej zrobiona, którzy nawet nie potrafią w grze mieć wpisanego, nie potrafią itemów znajdować, muszą mieć to w polecanych. Ten w ogóle cały warsztat to się zacina regularnie i nie da się nic w nim zrobić, pragnę zauważyć. Regularnie to się zdarza, że warsztat się zacina i nic się nie da w nim klikać. Shop. Pragnę zauważyć, że mamy rok 2022, runy usunęli bodajże kilka lat temu, a uwaga, dalej możemy kupować dodatkowe runepage'e z jakiegoś powodu. Nie wiem, dalej. Co tu jeszcze jest? Nie mamy rakietów piątkowych, mamy flexy, które są z giga zjebane i poziom na nich jest chujowy. Mamy jakieś leaderboardy, które koło chuja wszystkim latają, nikogo to nie interesuje, nikt tego nie korzysta. To jest milion rzeczy, których ja nawet nie używam, a są w tym wszystkim. To nie wiem. Zmieni ikonkę. Bordery. Jedyny border, jak taki jest w tej grze, to ja mam. Nie wiem, co tu jeszcze jest. A Champselect jest do dupy. O, zakładka run, kiedy nie działa, bo w momencie, w którym wejdziemy na top pseudo players, nagle zaczyna nam bitcoiny kopać. Dobra, jednak nie. O, już zaczyna się, już się zaczyna. Już kopię bitcoiny w tym momencie. Są wykopywane. W ogóle abstrahując od tego, że... Nie, czekaj, co? Okej, nieważne, ale... patrz jak klient działa. Patrz jak klient działa. To jest wstyd. To jest wstyd dla gier, że klient Riot Games tak działa, tak funkcjonuje. Największa gra, nawet największa firma i klient do jej głównej gry nie działa. Patrz, co się dzieje. To mój komputer? Spoko, ok. Co jeszcze? Smurfkiu, które nie funkcjonuje prawidłowo. Dalej. Co jeszcze jest? Słaby samouczek? No patrz, co się dzieje.
O, bez kitu. Dodaję milion postaci, które są jakieś over, w sensie mają jakiś przeładowany totalnie kit, a w grze są takie czempiony, które jak Jarvan, które mają kit jeden przez całe życie. Jakieś te są grywalne, na przykład mamy Udyra, który po prostu polega na tym, że zmienia style. No teraz dostaje reworka, ale no nie wiem, no bez sensu z moim zdaniem dodawanie tylu czempionów do gry. Mamy czempionek, który jest o... w sensie... nie oszukujmy się. Po co jest to z tyłu to? To tylko laguje niepotrzebnie. Są ludzie, którzy nie mają dobrego komputera, im to laguje niesamowicie. Nawet Champ Select. Bo to jest niepotrzebne. Wiadomo, że można to wyłączyć. Ale still. Gra jest tak spierdolona. Nienawidzę tej gry. Nie zagram Kindred. A mam Rengara w ogóle na tym koncie? Mam. Zmieniłeś plaszard Kasadynowi. Pięknie wygląda. Nie wiem, zdenerwowałem się. Denerwuje mnie ta gra. Mamy milion ułatwień dla totalnych nobów. Mi się wydaje, że jak ktoś jest dobry, to ma prawo wygrywać i nawet stompować te gry, a nie, że jest tak. Bounty, shutdowny, X-catch-up, coś w tym, że na przykład, nie wiem, jesteś 50 cent do przodu w dżungli, tak, jesteś level do przodu tylko. Nie wiem, co tam jeszcze jest. Shutdowny, nawet nie skill już, tylko na przykład z farmy, z golda, no to jest kurwa bez sensu. Moim zdaniem shutdowny powinien wyglądać tak, że na przykład jeżeli ktoś jest killing spree, to wtedy jest za niego tak jakby wystawiana nagroda, a nie za to, że na przykład ktoś dobrze creepuje, to jest bez sensu. Na mumu. Ale wisienką na torcie są ludzie. Naprawdę, no najgorsi to są teammate'ci. Nie przeciwnicy, tylko teammate'ci. Największymi przeciwnikami są w każdej grze. System MMR, to tak, ja się zgodzę. System MMR jest totalnie spierdolony. Oni nawet sami nie wiedzą, jak to działa. Ja jestem pewny, że jakbym spytał ziomka, który jest odpowiedzialny za MMR, to on nie będzie w stanie tego wytłumaczyć. I powiesz, że to jest zatrudnione do wytłumaczenia. Nie, nie jest, po prostu nie potrafisz. Bo wiadomo, że jak grasz na lepszy, to powinieneś dostać więcej punktów, a jak grasz na słabszy, to powinieneś dostać mniej. Ale ten system jest... ten system, co jest teraz, on nie działa. Dziękuję Smaczek za subka. 17 miesiąc, cześć. Pozdrawiam z rodzinką 3. Gdyby nie było, to nie by było opcji kombaku w żadnej grze, wystarczy było 1.8 GG, każda gra tu hejdzie. No to dobrze, no to chyba dobrze kurwa, jak, no właśnie. Z perspektywy drużyny przegrywającej myślę sobie tak, no spoko. Możemy się odbić, ale z perspektywy drużyny wygrywającej powinieneś być nagradzany za to, że robisz enemy bot 1.8. Powinieneś być za to nagrodzony, a nie, że gra daje im możliwość skombakowania, bo to jest właśnie nie fair. Nie powinno być coś. Kiedyś jak ja grałem, to dostawałeś stompa i zamykałeś mordę. Tak, dam coś zaległego. Dzięki MP plus super 66. Autofil, ale autofil jest potrzebny, bo gdyby nie autofil, to byście czekali na grę pół godziny.
To by było ciężkie zbalansowanie, bo skalujące czempiony były bez sensu. No przecież mieliśmy, nie było bounty i była meta skalujących czempionów, to wcale tak nie działa.